Powstanie w Polsce podwodny tunel. Nowe wielkie inwestycje w kraju. Jest to największa inwestycja. Największa inwestycja. Jest to jedna z największych inwestycji PKN Orlen w jego historii. Rozpoczyna się przygotowanie do budowy ogromnej farmy wiatrowej. Władze miasta podjęły decyzję o tym, że budują metro na poważnie. Najdłuższy w Polsce 5-kilometrowy tunel. Najdłuższy podwodny tunel w Polsce pod Odrą, czy może metro w Krakowie? To tylko dwa z projektów, jakie mają w najbliższym czasie zostać zrealizowane w Polsce. Podobnych ciekawych inwestycji nie brakuje. Część jest naprawdę spektakularna, ale niestety planowana fabryka półprzewodników Intela pod Wrocławiem została przełożona w czasie. Wstępnie według relacji firmy o 2 lata. Pytaniem otwartym pozostaje, czy faktycznie do niej dojdzie. Wynika to z problemów finansowych Intela. A na ten temat macie na YouTubie już kilka materiałów, więc jeśli Was to ciekawi, to tam Was odsyłam. Ale wracając, dawno w kwestii dużych projektów infrastrukturalnych nie działo się tyle, co teraz jest w planach. Część z projektów to inicjatywy publiczne, a część to te prywatne. Jak na przykład budowa teleskopów do europejskich satelitów przez polski biznes. Z kolei pod Gdańskiem swoją mega inwestycję, niewiele mniejszą niż Intel, planuje pewien koreański gigant. Wiele z tych projektów zaliczana jest do tej grupy, gdzie wszystko zaczyna się od naj. Tak też jest w przypadku najdłuższego tunelu, jaki kiedykolwiek powstał w Polsce. Do tego renowacja szlaków rzecznych, która pozwoli przepłynąć przykładowo z Elbląga i Gdańska do holenderskiego Rotterdamu. Takich szalonych i naprawdę drogich pomysłów nie brakuje. Dlatego w dzisiejszym materiale postanowiliśmy dla Was zebrać wszystkie najnowsze mega inwestycje i ciekawe inicjatywy, jakie zostaną niedługo zrealizowane nad Wisłą. Zatem teraz zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Jak wiecie, za oknem pogoda zaczyna się zmieniać. I jesteśmy już po pierwszym dniu jesieni, z okazji którego, żeby Was ocieplić, przez pierwsze 2 tygodnie w naszym sklepie tuncia.pl możecie otrzymać 15% rabat na herbaty. Osobiście na ten chłodny czas polecam Wam grzaniec, tatrzański kompot i inne nasze herbaty rozgrzewające. Znajdziecie je w tej oto tutaj zakładce. Już niebawem pojawią się też nowości oraz wrócą turkusowe Malediwy. Z tego co wiem, naprawdę wiele z Was lubi nasze herbaty, za co Wam serdecznie dziękujemy. Tuncia jest wyrazista i pełna smaku, więc sprawdźcie ją już teraz, wchodząc na naszą witrynę tuncia.pl. Dziękuję Wam za uwagę i przejdźmy już do filmu. Samsung szykuje się do wielkiej inwestycji w Polsce. Według informacji Pulsu Biznesu pod Gdańskiem może powstać warta 2 miliardy euro fabryka baterii do samochodów elektrycznych. Nad projektem pracuje należąca do koreańskiego giganta spółka Samsung SDI. Inwestor ogląda działki o powierzchni około 200 hektarów. Wśród nich jest ta w województwie pomorskim, ulokowana niedaleko Gdańska. Biznes związany z produkcją baterii w Polsce mocno w ostatnim czasie stanął. Polski przemysł produkujący baterie litowo jonowe niespełna rok temu był jednym z najprężniej rozwijających się działów eksportu. Teraz eksport tego dobra zmniejszył się o połowę. Dlatego potencjalna inwestycja Samsunga zdecydowanie by nam pomogła. Finalna decyzja ma zapaść najprawdopodobniej na początku 2025 roku, ale przecieki mówią, że rozmowy w tej sprawie są naprawdę na zaawansowanym etapie. To jedna z tych wielkich prywatnych inicjatyw. Co natomiast powstanie z publicznych środków? Na przykład metro w Krakowie. Do tej pory Polska dorobiła się tylko 2 linii metra, a 3. jest dopiero na etapie realizacji. Wszystkie z nich znalazły się w stolicy, czyli w Warszawie. Inne miasta Polski mogły co najwyżej nacieszyć się kolejką naziemną lub pojechać do Warszawy. Jednak już ponad tydzień od publikacji tego materiału zdecydowano się to zmienić. W Krakowie powołano Radę Naukowo-Techniczną, której specjaliści mają wspierać miasto w budowie metra. Sam temat metra w Krakowie przewija się co najmniej od lat 60. XX wieku. To właśnie wtedy pojawiły się pierwsze założenia budowy, a w 2014 roku odbyło się referendum, w którym ponad 55% mieszkańców opowiedziało się za tym pomysłem. Od tego czasu trwały dalsze rozmowy, które doprowadziły nas do momentu, w którym budowa stała się faktem. Wiemy, że większość mieszkańców chce tego metra. Wiemy, że koniecznie potrzebujemy udrożnić system w centrum poprzez budowę.
budowę tuneli, ponieważ po prostu ta nasza pierwsza obwodnica się już zapycha. Wiemy, że są potoki pasażerskie, które może nie są w tym momencie wystarczające na opłacalność metra, ale jednak na pewno wystarczające na to, żeby tunelami coś jeździło. W związku z tym my potrzebujemy, rozpoczynając budowę metra, wiedzieć później, jak wykonywać kolejne kroki, by ten proces był najbardziej opłacalny dla miasta, dla mieszkańców i by korzystać z wiedzy fachowej. To jeden z największych projektów infrastrukturalnych współczesnej Polski. Jeden jego kilometr ma kosztować około 500 mln zł. Cały system krakowskiego metra ma kosztować ponad 30 mld zł. Pierwsza linia z trzech planowanych miałaby kosztować około 15 mld zł, łącznie z taborem. Pierwsze prace rozpoczną się już w 2028 roku. Jak podaje Gazeta Wyborcza, wedle planów budowa metra ma rozpocząć się od jego centralnej linii na odcinku Rondo Młyńskie, ulica Piotrkowska, która docelowo połączy wzgórza Krzesławickie i Bronowice. Mowa o 6 kilometrach trasy, które mają kosztować 3 mld zł. To znacznie mniej niż zakładano. Ale jak faktycznie będzie, to się okaże. Tam metro było drążone w gruntach. Tutaj będziemy mieli skały wapienne, więc tutaj pewne szczegóły techniczne będą się różnić, ale zbyt wielkich różnic nie będzie, jeśli chodzi o logistykę czy same rozwiązania techniczne. Nie ma co truchleć, są miasta dużo starsze niż Kraków, które poradziły sobie z takim projektem. Myślę, że Kraków też sobie poradzi. Zresztą my, przygotowując się do premetra, zrobiliśmy kilkaset odwiertów geologicznych, tam także mamy ten korytarz przebadany. Oczywiście no, na tych kolejnych etapach też będą prowadzone badania, tak żeby mieć jakby zinwentaryzowane, co jest pod ziemią, no i żeby też nie było jakichś specjalnych niespodzianek. Teraz wróćmy ponownie na grunt prywatny. W Warszawie, jak wiecie, rok w rok powstają nowe drapacze chmur. Jednak teraz doszło do przełomu, ponieważ tuż obok najdroższego budynku mieszkalnego w Polsce, jakim jest Złota 44, powstanie nowy wysokościowiec. Firma Orbis, która od lat starała się o zgodę na budowę wieżowca na miejscu swojego hotelu przy ulicy Złotej, dopięła swego. Stołeczny ratusz po długich analizach dopuścił dopuszczalne gabaryty takiego budynku. Ten ma najprawdopodobniej zrównać się z budynkiem na ulicy Złotej. Oprócz niego w stolicy powstanie jeszcze jedna ciekawa konstrukcja. Dokładnie nowy wieżowiec o nazwie Liberty Residence powstanie w samym sercu Warszawy. Konkretnie na ulicy Grzybowskiej 54. Ma być wysoki na 180 metrów. Takie inwestycje to szansa na kolejny duży kapitał w stolicy, ponieważ kilku poważnych globalnych potentatów rozgląda się za przestrzenią biurową w Warszawie. Z kolei kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, Polenergia i spółka Equinor są coraz bliżej uruchomienia największej morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. To przedsięwzięcie zapewni 10 tysięcy dodatkowych miejsc pracy i pozwoli zasilić 4 miliony polskich gospodarstw domowych zieloną energią. Polska firma Scanway zbuduje natomiast dwa teleskopy dla demonstracyjnej satelity nowej konstelacji przeznaczonej do obserwacji Ziemi. Co tutaj się faktycznie wydarzyło? No, wydarzyło się sporo. Podpisaliśmy umowę z Nara Space Technology. Dodam, że jest to projekt, który ma na celu dostarczenie teleskopów do obserwacji Ziemi, które będą wykorzystywane do detekcji metanu, czyli dosyć ciekawa, specjalistyczna aplikacja, w której nasze kompetencje po prostu będą wykorzystane do opracowania takiego instrumentu. Demonstracyjnie satelita zostanie wyniesiony już w 2026 roku. Unia Europejska jest zaskoczona naszymi postępami w dziedzinie kosmicznych satelit, co miał przyznać dyrektor generalny ESA Joseph Aschbacher. Według niego nasze rozwiązania kosmicznej obserwacji i zarządzania kryzysowego, tak jak zdjęcia kosmiczne powodzi, mogłyby zrewolucjonizować europejskie bezpieczeństwo. To może być ogromna szansa dla Polski. Z kolei brytyjski Ryanair przeznaczy 130 milionów euro na inwestycje w Krakowie. W efekcie powstanie najnowocześniejsze i największe w Europie Środkowej centrum szkoleniowo-symulacyjne tej linii lotniczej. Obiekt zostanie zrealizowany zaledwie kilkaset metrów od terminalu pasażerskiego na lotnisku w Krakowie. Centrum będzie miejscem szkoleń dla pilotów, załogi pokładowej oraz techników. 28 marca odbyła się uroczystość symbolicznego rozpoczęcia budowy. Pierwszy etap realizacji projektu ma zakończyć się w 2025 roku.
years, we will invest about $100 million converting this potato field into Europe's most modern pilot and cabin crew high-tech training center. In the first phase, which we hope will be finished by the end of 2025, Ryanair will have six modern pilot simulators here. Prywatnych inwestycji jest jeszcze więcej, ale nie możemy ich wszystkich wymienić w tym jednym materiale. Dlatego skupmy się teraz znowu na tych publicznych. Zacznijmy od Perełki, czyli najdłuższego podwodnego tunelu, jaki ma powstać w naszym kraju pod Odrą. Rozpoczęcie budowy zachodniej obwodnicy Szczecina jest w fazie przygotowań. W ramach tego projektu pod dnem Odry zostanie zbudowany najdłuższy tunel w Polsce. Przy jego projektowaniu uwzględniono zagrożenie powodzią, która może wystąpić raz na 500 lat. Trasa będzie połączeniem drogowym polskich portów morskich od Świnoujścia i Szczecina do portów Trójmiasta. To z drogą S6 połączą się od północy drogi obsługujące tereny turystyczne nad polskim wybrzeżem. Cały temat tej konstrukcji został omówiony w ramach artykułu na portalu samorządowym. Pod samą rzeką tunel będzie ciągnął się przez około 650 metrów. Jednak dodatkowo, z uwagi na zakłady chemiczne w Policach oraz utworzone tam kanały, potrzeba jest zbudować aż 6-kilometrowy tunel, co jest rekordowym wyczynem zarówno pod względem długości, jak i tego, że będzie znajdować się pod wodą. Chcę Państwu powiedzieć, że realizacja tej wyczekiwanej od dziesięcioleci zachodniej obwodnicy Szczecina przyspieszyła. Odebraliśmy dokumenty w ramach zespołów, które zajmują się tą sprawą. Myślę, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy będziemy w tej sprawie mieli dobre informacje, bo jest to największa inwestycja, która, podkreślam, będzie miała na ostatnim swoim etapie najdłuższy w Polsce 5-kilometrowy tunel. Więc to jest wielkie wyzwanie, wielkie przedsięwzięcie, ponad 50-kilometrowa trasa. Pozostając jeszcze przy temacie dróg, Polska posiada już ponad 5140 km dróg szybkiego ruchu, z czego prawie 1850 km to autostrady, a ponad 3290 km stanowią drogi ekspresowe. Zdecydowana większość, bo około 4400 km, została wybudowana w ciągu ostatnich 20 lat po przystąpieniu do Unii Europejskiej. W ciągu najbliższych 10 lat tempo budowy dróg nie powinno znacząco się zmniejszyć. Rząd planuje kontynuować program budowy dróg krajowych do 2030 roku, przy czym ten może zostać rozszerzony do 2033 roku. Wybudowanych ma zostać kolejne 3000 dróg ekspresowych i autostrad, a projekt ten opiewa na kwotę 300 miliardów euro. Po jego zakończeniu Polska będzie miała jedne z najnowocześniejszych i najlepszych dróg w Europie. Lada moment rozpocznie się też budowa odcinka S74 przez Kielce, który utworzy alternatywne szybkie połączenie z A2 dla Krakowa, Rzeszowa oraz południowo-wschodniej Polski. Za kilka lat będzie można swobodnie przepłynąć też rzekami i kanałami z Zalewu Wiślanego aż do holenderskiego Rotterdamu. Tak informują dziennikarze wp.pl. Przedstawiciele władz rządowych i samorządowych podpisali list intencyjny w sprawie rewitalizacji międzynarodowej drogi wodnej E70. Zostaną przeprowadzone konieczne prace mające na celu przywrócenie drożności rzek oraz wykonanie kanałów umożliwiających taką podróż. Jednym z takich wyrazów nadania priorytetu tej drodze wodnej jest jej ujęcie w Krajowym Programie Żeglugowym do roku 2030. W tym Krajowym Programie Żeglugowym jest zadanie pod nazwą opracowanie kierunków rozwoju infrastruktury MDW E70, a podpisanie listu intencyjnego zainicjowało pracę nad opracowaniem i wdrożeniem tego właśnie zadania. No i mamy nadzieję, że do roku 2030 będzie możliwe zlikwidowanie tak zwanych wąskich gardeł, które utrudniają żeglugę śródlądową, no bo jest to, myślę, ważny szlak żeglugowy i w przyszłości bardzo byśmy chcieli, żeby została na nim przywrócona żegluga, zarówno no, ta taka turystyczna, jak i... Jeszcze z ciekawych projektów można znaleźć ten w ramach ustawy o ochronie ludności. Rząd zamierza znacząco zwiększyć liczbę schronów. Rocznie planowo ma być przeznaczone na ten cel około 5 do 6 miliardów złotych. Te informacje potwierdził szef MSWiA Tomasz Siemoniak w wywiadzie dla Polsat News. Obecnie trwają też przygotowania pod budowę CPK.
10 firm i 5 konsorcjów złożyło oferty w przetargu wartym 2,2 miliarda złotych na projekt i budowę dróg wokół lotniska CPK, poinformował Centralny Port Komunikacyjny w komunikacie prasowym. Całkowity szacowany koszt inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 miliarda złotych. Z kolei wiceminister infrastruktury Maciej Lasek stwierdził, że na potrzeby CPK możliwe będzie utworzenie też nowej polskiej linii lotniczej. Minister widzi szansę na odrębną linię lotniczą do obsługi cargo, napisał w środę w zeszłym tygodniu portal wnp.pl. Największą szansą dla Polski w ramach nowego największego portu lotniczego w kraju będzie obsługa transportów cargo. To one mogą przynieść Polsce miliardowe zyski z cła oraz zagwarantować dostawy wysokich technologii. Na ten moment nie ma jeszcze szczegółów, czy nowy przewoźnik byłby częścią LOT-u, czy może zupełnie nową marką. To ma zależeć od analiz biznesowych. Jak widzicie, w ostatnim czasie znowu dzieje się całkiem sporo w kwestii wielkich inwestycji w Polsce. Dlatego będziemy dla Was co jakiś czas ten temat aktualizować. Na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i do kolejnego materiału. Trzymajcie się. Cześć.